Check the mic and make sure it sound right, boys. Witam Was, kochani, serdecznie i zapraszam na partyjkę w Roblox Tower Defense Simulator, gdzie naszą rozgryweczkę rozpoczniemy od rundy 37 z 40. Zawodnicy Kuba z Warawkin 8, Dasia 033. Upgrade'ujemy naszego snajpera, by zwiększyć zasięg i jego damage. Warawkin czuwa nad swoimi farmami, a my mamy wystarczającą ilość pieniędzy, by zwiększyć na maksa Freezera, który zatrzymuje wrogów i pozwala na większy atak innych jednostek. Pamiętaj, nigdy nie obracaj się w tył podczas walki, ani nie stój w miejscu, bo możesz zarobić heada. Raz, a dobrze. Rozejrzyjmy się na spokojnie. Runda 38 do nadejścia z bossa. Mamy jeszcze czas. Do zakończenia tej rundy Kubas czeka, by upgrade'ować swoje bazy militarne i wysłać kolejne czołgi niczym czterech pancernych i pies. Kto nie oglądał, nic straconego, gdyż to już miniona epoka. Ale my nie śpimy i dodajemy kolejne jednostki. Kochani, nadchodzi moment prawdy. Walka z Molten Boss. Zwiększamy obronę. Warawkin, Kubas obgryzają paznokcie, a my zachowujemy spokój, obstawiamy teren. Jednostki, które są nieaktywne, sprzedajemy i stawiamy kolejne. Kasa płynie, a więc mamy środki, by rozłożyć nasze jednostki i konsekwentnie dać bossowi wycisk. Już tak niewiele, już prawie i... Jest! Jest. Jeśli się spodobało, daj mi znać i do zobaczenia wkrótce.